Ogródkiem Kultury nad Wieprzem. Będzie to impreza z Polską Akcją Humanitarną pod hasłem SOS dla Syrii. Będą koncerty, warsztaty. Nie będzie gastronomii, będzie można przyjść sobie z własnym kocykiem, zrobić sobie piknik rodzinny, wziąć grilla, rozpalić ognisko, posiedzieć, posłuchać dobrej muzyki. Zespoły, które wystąpią, to może mało znane, ale bardzo długo już grają na scenie muzycznej Polski. Są to zespoły Micro Music, Betel i Miąż. Rzeszy. Miąż jest w ogóle z naszej miejscowości, więc lokalny zespół, który tutaj się rozwija. Tak? Pozdrawiamy Miąższyków. Tak, dokładnie. To jest taki zespół nasz regionalny, bliski tutaj. A z drugiej strony zapraszamy na drugą inicjatywę, czyli LART Festival Lubartów Arts, gdzie będzie dużo rzeczy takich tworzonych, no tak jak nam się uda, tak wyjdzie w tym roku. To będzie pilotażowy festiwal. Miejmy nadzieję, że wyjdzie wszystko super i będzie się działo dużo rzeczy ogólnie w przestrzeni miasta. Ja jeszcze powiem, że ta impreza nad Wieprzem jest 13 lipca. A LART jest 25, 6, 7 lipca. Także od nas chyba tyle.